Załóżmy, że funkcje g od t i h od y są ciągłe odpowiednio na przedziałach AB oraz CD. Załóżmy też, że h od y jest różne od 0 na całym przedziale CD. No tutaj, że t0 należy od A do B oraz y0 należy do przedziału od C do D. Wówczas zagadnienie początkowe y' równa się g od t razy h od y z warunkiem początkowym y od t0 równa się y0 ma dokładnie jedno rozwiązanie na tym przedziale. Inaczej mówiąc, możemy to opisać w taki sposób, że jeśli mamy tutaj taki prostokąt AB w iloczynie kartezjańskim z CD, to przez każdy punkt w tym prostokącie przechodzi dokładnie jedna krzywa całkowa, która spełnia to równanie z tym warunkiem początkowym. Przy czym zauważmy, że ona nie musi być określona na całym przedziale od A do B. No i teraz mamy taki przykład. Y' równa się 2 przez ty kwadrat, gdzie y od 1 równa się 2. Zauważmy, że to jest równanie różniczkowe rozdzielonych zmiennych. Nasza funkcja tam g od t chyba to nazywaliśmy, to będzie 2 przez t. Natomiast nasze h od y jest równe 1 przez y kwadrat. Są to funkcje ciągłe na jakimś przedziale zawierającym jedynkę dla t oraz dwójkę dla y, więc istnieje dla nich dokładnie jedno rozwiązanie. No i okej, no i rozwiążmy to. Y' możemy zapisać jako dy po dt się równa 2 przez ty kwadrat. No to teraz sobie to możemy przemnożyć obustronnie przez y kwadrat razy dt. Dostaniemy y kwadrat dy równa się 2 przez t dt. No i teraz obustronnie odcałkowujemy. Mamy całkę z y kwadrat dy równa się całka z 2 przez t dt. Z lewej strony dostaniemy 1 trzecią y do trzeciej. Natomiast z prawej strony dostaniemy 2 logarytmy naturalne z t plus jakaś stała c. Czyli y do trzeciej równa się 6 logarytmów naturalnych z t plus 3 razy c, to jest dalej stała, więc po prostu dalej c. No i teraz jeszcze pierwiastek. Y w takim razie równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 6 logarytmów naturalnych z t plus stała c. No i mamy ten zagadnienie początkowe. Y od jedynki równa się 2. Tak tutaj mieliśmy dane. No to podstawiamy to. Y od jedynki, no to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 6 logarytmów naturalnych z jedynki plus stała c. Logarytm naturalny z jedynki to jest 0, więc to po prostu wychodzi pierwiastek trzeciego stopnia z c i to ma być równe 2. Skąd wniosek, że c równa się 8? Czyli nasze y od t spełniające to zagadnienie początkowe to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 6 logarytmów naturalnych z t plus 8. Jeszcze jeden przykład. 1 plus t kwadrat dy minus 1 plus y kwadrat dt równa się 0 z warunkiem początkowym y od 1 równa się 0. To też jest równanie różniczkowe rozdzielonych zmiennych, bo jak sobie to tutaj przerzucimy na jedną stronę, podzielimy przez dt i przez 1 plus t kwadrat, to dostaniemy, że y' równa się 1 plus y kwadrat przez 1 plus t kwadrat. I tu jak najbardziej nasze h od y to jest 1 plus y kwadrat, nasze g od t jest 1 przez 1 plus t kwadrat. Więc to jak najbardziej no, są tutaj rozdzielone zmiany. Natomiast my, żeby to rozwiązać, to sobie przede wszystkim przerzucimy tę drugą część na prawą stronę i dostaniemy wtedy równanie 1 plus t kwadrat dy równa się 1 plus y kwadrat dt. A następnie tutaj możemy teraz sobie podzielić przez 1 plus y kwadrat oraz 1 plus t kwadrat. Znaczy, no, tutaj kwadrat powinien być przy y, jeszcze podzielić przez 1 plus t kwadrat.
i dostaniemy wtedy dy przez 1 plus y kwadrat równa się dt przez 1 plus t kwadrat. Ok, no i teraz chcemy to odcałkować obustronnie. No i co? No i dostaniemy w tym momencie z lewej strony dostaniemy arcus tangens y. No, tu tego nie ma, to jest a. A z prawej strony dostaniemy arcus tangens t plus oczywiście stała c. Chcemy wyznaczyć y, nakładamy obustronnie tangens na te dwie strony. Wtedy tangens i arcus tangens się skasują, zostanie nam y równa się, tu niestety się nie skasuje, zostanie tangens z arcus tangens t plus stała c. Niezbyt to przyjaźnie wygląda, no ale tak tutaj wychodzi. Natomiast mamy jeszcze warunek początkowy. Y od 1 równa się 0. No to go teraz podstawmy. Y od 1, no to to będzie tangens z arcus tangens 1 plus stała c. Arcus tangens z 1 to jest pi czwartych, no bo tangens osiąga wartość 1 właśnie w pi czwartych. Więc arcus tangens działa w drugą stronę, czyli dla jedynki to będzie pi czwartych. Plus stała c. I to ma być równe 0. No i pytanie, kiedy tangens osiąga wartość 0? Ano dla 0. Więc w takim razie stąd wniosek, znaczy no, dla 0 plus kpi. Dla, po prostu dla kpi. No ale nam wystarczy tylko jedna stała, więc możemy po prostu w takim razie stwierdzić, że pi czwartych plus c musi się równać 0. Czyli c musi się równać minus pi czwartych. Czyli dostajemy w tym momencie, że nasza funkcja y od t to jest równa tangens z, no tutaj arcus tangens t minus pi czwartych. Niezbyt ładnie to wygląda, ale być może będzie się dało coś z tym zrobić. No bo mamy tangens różnicy i na to jest wzór. O, chociażby w tablicach maturalnych mamy tangens alfa minus beta równa się tangens alfa minus tangens beta przez 1 plus tangens alfa razy tangens beta. No to wykorzystajmy ten wzór, zobaczmy co to nam da. Czyli u góry mamy tangens pierwszego, czyli z tego arcus tangens t, i potem był minus, zdaje się, tak, minus tangens pi czwartych. Natomiast na dole mamy 1 i tutaj będzie plus, tak, plus tangens pierwszego, czyli arcus tangens t razy tangens drugiego, czyli tangens pi czwartych. No i teraz tutaj możemy dostrzec kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, tangens z arcus tangens t to się właśnie skasuje, więc tu dostaniemy po prostu t minus tangens pi czwartych, jak już wcześniej mówiliśmy, to jest 1. Przez 1 plus tangens arcus tangens t to jest t razy 1, czyli po prostu t minus 1 przez t plus 1. Bardzo ładny wzór. No w tym przypadku, z tym zagadnieniem początkowym, gdyby tu jakieś inne c wyszło, też można by tu sporo skombinować. Po prostu w sumie ta stała tutaj byłaby inna. Tu ta jedynka by się zmieniła na coś innego i tak samo ta jedynka. Ale wyszłaby funkcja podobnego typu jak ta. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.